łowca mebli stylowych i jego pasje. Kolejna wycieczka sponsorowana. Najczęściej dostarczam meble w dni wolne od pracy, gdyż odbiorcy mają więcej czasu na przyjęcie mebla. Tym razem wypadła mi dostawa w Święto Niepodległości w okolice Krakowa. Postanowiłem uczcić rocznicę powstania państwa polskiego i wybrałem się na zwiedzanie muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, który w XIX wieku stworzył kolekcję pamiątek ocalonych z burzy dziejowej, jak głosi napis nad wejściem. Hrabia Hutten-Czapski był urzędnikiem carskim, ale z zamiłowania kolekcjonerem, bibliofilem i numizmatykiem, a przede wszystkim wielkim patriotą. Kolekcję stworzył ze swoich zasobów, a także z licznych darowizn. Zbiory liczą ponad 11 tysięcy pozycji. Siłą rzeczy eksponowany jest ułamek tej kolekcji. Zaintrygowało mnie dwuczłonowe nazwisko hrabiego, a zwłaszcza człon Hutten. Nie szukałem wcześniej wiadomości na ten temat. Miałem tylko dwa skojarzenia z holenderską czekoladą i ewentualnie hutnikiem. Zapytałem pracowników muzeum, czy wiedzą coś na ten temat, ale niestety nie potrafili mi udzielić odpowiedzi. Po powrocie poszperałem w necie i oto wyniki. Ród Czapskich wywodzi się ze średniowiecza i już wtedy przesiedlili się do Prus. Jedne sugestie mówią, że przydomek ten pochodzi z pruskiej nazwy Hutten, czyli kapelusz, czapka, i Czapscy mają niemiecką domieszkę krwi rodziny Hutten. Drugi trop sugeruje, że Czapscy są rodziną czysto polską. Po przeniesieniu się do Prus za czasów piastowskich przyjęli von Hutten od nazwy miejscowości, w której się osiedlili. Także tajemnica nadal nierozwiązana jednoznacznie. Polecam wszystkim to muzeum. W moim filmie ograniczę się tylko do pokazania kilku unikatowych pozycji, a resztę z bólem muszę pominąć. Zwiedziłem tylko połowę kolekcji, a drugą część zwiedzę przy innej okazji. Na ten sam bilet, bo Muzeum Narodowe oferuje zwiedzanie swoich oddziałów na jednym bilecie przez 3 miesiące. Co takiego jest intrygujące w numizmatyce? Otóż poza wartością kolekcjonerską i pasją tworzenia różnych tematycznych kolekcji jest jej wartość historyczna. W początkach cywilizacji zaczęto używać ekwiwalentu towaru w postaci małych rzeczy wartościowych, które łatwo było wymienić na potrzebny towar. Najlepiej do tego nadawało się złoto i srebro. Bryłki kruszcu z czasem zaczęły przybierać formę spłaszczonych krążków lub, co ciekawe, przybierać formy zoomorficzne, na przykład takich jak tu delfinów. Takie formy nazywamy teraz płacidłami. Prawdziwa rewolucja zaczęła się, gdy władcy dostrzegli ogromny potencjał propagandowy tkwiący w pieniądzach jako rzeczy powszechnego użytku. Zaczęto dawać napisy z imieniem i wizerunkiem władcy, symbolami itp. Monety są niezwykle trwałe i mają jeszcze jedną ważną cechę – łatwo się gubią. Dzięki tym trzem cechom – powszechność, trwałość i łatwość gubienia – stały się one nieocenione dla historyków, a dla nas dostępnymi pamiątkami z dawnych czasów. Znajdując w ziemi monety, łatwo możemy je zidentyfikować, zwłaszcza, że mają napisy, czasami daty czy wizerunki i nazwy władców. Archeolog wtedy wie ze stuprocentową pewnością, z jakich czasów jest warstwa wykopalisk. Stąd na przykład wiemy, jaki był zasięg Cesarstwa Rzymskiego, bo znajdujemy rzymskie monety,
a w Polsce znajdujemy je zgodnie ze szlakiem bursztynowym. Wiemy, że w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery południowe tereny polskie przejściowo zasiedlali Celtowie i wybijali własne monety, które dzisiaj znajdujemy. W kolekcji Czapskiego są pierwsze monety polskie, takie jak te. Wcześniej uważane za denar Mieszka I, a obecnie przesunięte datowanie w czasy Chrobrego czy Mieszka II, moneta, której wizerunek umieszczony jest na banknocie 10-złotowym. Najważniejsze jest jednak świadectwo polskości. Otóż pierwsza udokumentowana pisana nazwa Polski jest na denarze Bolesława Chrobrego z napisem Princes Polonie, z rysunkiem ptaka odczytywanym pierwotnie jako orzeł, obecnie już tak niejednoznacznie interpretowanym. Moneta umieszczona na banknocie 20-złotowym. We wrześniu taka moneta osiągnęła cenę na aukcji 83 tysiące złotych. Cena wywoławcza to 30 tysięcy. Widać, jak jest unikatowa i pożądana. Drugi okaz to pierwsza polska złota moneta, floren Władysława Łokietka. Jedyny znany egzemplarz. Wartość trudna do oszacowania. Na marginesie wtrącę, że wartość monety czy innych przedmiotów kolekcjonerskich zależy od trzech aspektów: unikatowości, stanu zachowania i prawa popytu i podaży. Najlepiej widać to na największej polskiej złotej monecie 100 dukatów Zygmunta III Wazy, tego króla z kolumny przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Wyjątkowość tej monety polega na tym, że jest to pierwsze 100 dukatów wybite na świecie. Stan monety jest doskonały, raczej nie była w obiegu, ale wartość jej nie bierze się z wartości kruszcu, chociaż ma potężne gabaryty 349 gram złota próby 967, ale z unikalności. Znane jest kilkanaście egzemplarzy, dlatego pożądają wielu kolekcjonerów na całym świecie. Ostatnia cena aukcyjna innego egzemplarza to kilka milionów dolarów. Została przewieziona do Polski. Razem z kosztami ubezpieczenia i transportu wyszło około 8 milionów złotych. Także patrzycie teraz Państwo na 8 baniek. W tym miejscu nadmienię, że kolekcjonerstwo ma walor inwestycyjny. W ostatnich czasach, wraz ze wzrostem zamożności Polaków, wzrósł popyt i jest to doskonała lokata kapitału, którego wartość ciągle rośnie. Na wystawie nie mogło zabraknąć pierwszych banknotów polskich, wydrukowanych podczas powstania kościuszkowskiego. Był to rodzaj asygnaty, jaką powstańcy płacili za zakupy. Wzbudzały one słuszną nieufność, bo papier ma tylko wartość umowną i niestety wraz z upadkiem powstania straciły ważność. Dlatego często pochowano je jako pamiątki i wbrew pozorom dzisiaj jest ich spora podaż w dobrych stanach. Ostatnia ciekawostka, którą pokazuję, to największy banknot polski. W mennictwie raczej jest zasada, że im większy nominał, tym większa moneta czy banknot. Po odzyskaniu niepodległości był wielki bałagan, 3 systemy monetarne i galopująca inflacja. Te 5 tysięcy marek polskich ma rozmiary 22,5 cm na 14,3 cm. Chyba do portfela by się nie zmieścił. Oprócz numizmatów i przepięknych medali, w regałach umieszczone niezliczone tomy książek, a także wystawa kalendarzy z XIX wieku. Ciekawy jestem, co jest w drugiej części kolekcji. Z okazji Święta Narodowego w muzeum tylko w tym dniu była promocja i za niecałe 20 zł kupiłem album
Sztuka Legionów Polskich. Do usłyszenia w filmach po następnych wycieczkach. Się nie podobało? Nie dawaj łapki w górę. Nie subskrybuj. A tym bardziej nie zaznaczaj dzwoneczka.